Siemano, ja jestem już po treningu. Udało dzisiaj się zrobić przysiad i klatkę, wyciskanie. Także zrobiłem od 140 progresję do 200, z tym, że do 180 było na 5 powtórzeń, piąty był z pauzą. Potem zrobiłem 190 na 5, ale już bez pauzy. Wchodziłem potem na 200 kg na dwa razy, ale to tam nie było jakiegoś ciśnienia, żeby to zrobić nie wiem ile razy, ale po to, żeby tylko poczuć to na plecach. I pokusiło mnie dzisiaj wejść w pas, bo znajomy był na siłowni i ma taki sam jak ja, czyli jestem z Mośki, trójbojowy, także od chyba ostatnich, od ostatnich zawodów. Byłem we Wrocławiu, się nie mylę, albo już w tych w Berlinie. Wchodziłem w pas i muszę powiedzieć, że zrobiłem 210 na 5 razy, ale taką łatwością mi to poszło. Byłem w szoku, dlatego potem wchodziłem na 220 na 2 razy. Także widać, że ta siła powoli zaczyna się rozkręcać w tych siadach. No, z tym, że nie ma jakiegoś tam określonego celu. Znaczy, cel jest jeden. Tak dobrze by było tak 260-270 siadać na raz, ale nadrzędnym celem jest powiedzmy około 220-230 na 10 powtórzeń. To by mnie najbardziej interesowało, żeby wrócić do tego poziomu, gdzie przed Strygorsami umiałem tam 210 na 10 powtórzeń zrobić. Także zobaczymy, może się uda. Co do klatkę progresowałem, znaczy zrobiłem 130 powtórzeń, kurde, 130 kilo, 6 serii po 4 powtórzenia. 4? Ja, 4 powtórzenia. Opornie szło, potem już lepiej, różne te serie wyglądały. Potem wchodziłem na 135 znaczy powtórzenia i na końcu zrobiłem jeszcze faceful z bicepsem i ostatnim, który już nie nagrałem, był leg curl na dwójeczkę. Także tyle z tego dzisiejszego treningu. Teraz mam urlop tydzień i od poniedziałku do czwartku jestem zakopanym, także taka regeneracja. Oczywiście w poniedziałek idę na siłowię rano i w czwartek jak przyjadę, to też pójdę zrobić jakiś trening. Pamiętam o tym konkursie, że muszę dać wyniki. Zrobię to najprawdopodobniej jutro rano. Chyba będzie czas na to. Także tyle, ode mnie. Trzymajcie się. Pozdro. I do zaś. Algo que confesar.